temat o tym, co ważne. Dzień dobry, witamy po przerwie. Naszym gościem jest starosta szczecinecki Krzysztof Lis. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Koalicje budują czy rujnują, tak na dłuższą metę? Koalicja zawsze jest jakimś trudniejszym wyborem, tak, ale w samorządzie powiatowym do tej pory jeszcze nie było tak, żeby ktoś sam rządził, więc ten trudny wybór, no musi później tą grupę scementować i pracujemy nad tym, aby można było mówić, że za jakiś czas wspólnie reprezentujemy to wszystko, co dobrego będzie się działo w powiecie szczecineckim. Mhm. A to można się dogadać z każdym? Ja wiem, że pan pije. Jerzy Hardy-Douglas to mówi, że pan się z każdym dogaduje. Słyszałem ostatnio ten wywiad, to jest tak. No oczywiście różne osoby różnie na to patrzą, tak? Ja nie jestem opisany politycznie, tak? Jeżeli jest, powiedzmy inaczej, gdybym był członkiem Platformy, to bym dążył do tego, żeby te koalicje były tylko z Platformą, a powiedziałbym PiS jest B. Gdybym był członkiem PiSu, no to powiedziałbym, że szukam koalicjanta, ale Platforma jest B. Gdybym członkiem, powiedzmy, Polski 2050, to bym się obracał w obszarze dotyczącym dzisiejszej koalicji 15 października. Od lat reprezentuję stowarzyszenie, jestem liderem porozumienia samorządowego, stowarzyszenia, które skupia się nad tym, co się dzieje na poziomie powiatu i gmin powiatu szczecineckiego. I proszę wiedzieć, dlaczego akurat miałbym się kierować takimi tylko i wyłącznie elementami politycznymi. No, nie muszę się tym kierować, stąd ta możliwość, tak jak pan zapytał, porozumienia się z wszystkimi innymi dla dobra powiatu jest całkiem bardziej otwarta. Kiedyś pan Jerzy Hardy-Douglas nazwał to, że Krzysztof Lis to taki obrotowy, tak? No ale patrzę dzisiaj, kurczę, patrzę na Jurka Hardy-Douglasa, myślę, że on też trochę stał się takim obrotowym w tej chwili. Taki trochę półobrotowy w sumie. No tak, no bo jeżeli się porozumiewa na przykład z panią Pawłowicz, czy z panem Stypą w jakiś tam sposób, no to można powiedzieć, że szuka wsparcia dla stworzenia swojej większości, więc jeżeli też dobrze pojętym interesie, a rozumiem, że taki cel przyświeca panu burmistrzowi Jerzemu Hardy-Douglasowi, to dlaczegoż odrzucać tych ludzi, którzy startowali z innych komitetów albo mają trochę inne poglądy? Jeżeli tak będzie, to ja powiem, że nic złego się nie zdarzyło i to jest nawet dobre, że szuka się wsparcia dla realizacji celów, dla wykorzystania możliwości, potencjału i dla tego kapitału, który był zaufaniem dla Jerzego Hardy-Douglasa. Ja robię to na poziomie powiatu również, bo mi przyświecają nie cele polityczne, a cele związane z realizacją pewnych przedsięwzięć, które sobie zaplanowaliśmy do tego okresu, do tego czasu, kiedy w tej chwili jest nowa kadencja. To zdaje się, że ma pan lepszą furtkę tak naprawdę do robienia tego. Bo nie jest, to jest stowarzyszenie, nie? To nie jest partia, więc można sobie szybciutko coś tam pomajstrować przy tym, tak? Z którym się współpracuje. No oczywiście, że tak. To dlatego tak kuje w oczy, czy jak? Ja nie wiem, dlaczego to kogoś kuje w oczy, bo też myślę sobie tak. No jeżeli nawet, nie wiem, wytyka mi się, że oto Krzysztof Lis po 12 latach współpracy z Platformą Obywatelską poszedł z PiS-em. Ja nie chcę uchylać tego czasu minionego, dlaczego tak się zdarzyło, jeżeli chodzi o takie, a nie inne podejście, a wtedy negocjatorem był nie kto inny, jak Jerzy Hardy-Douglas. To pan Jurek i ja wiemy, dlaczego nie doszło do tej koalicji. Ale skoro już została zawarta koalicja z Prawem i Sprawiedliwością, to patrzmy teraz tak, czy ona została w właściwy sposób wykorzystana, skonsumowana i co z tego, jakie korzyści z tego ma samorząd powiatowy. I znowu, no, można wszystko wrzucać do tego koszyka, ale nie można też powiedzieć, że w tym czasie wiele fantastycznych działań się nie zrobiło. I gdzie? W Szczecinku. Przecież to dzisiaj burmistrz miasta Szczecinek może spokojnie z tego konsumować, powiedzieć, w Szczecinku jest szpital na bardzo dobrym poziomie. W Szczecinku jest Centrum Zdrowia Psychiatrycznego na bardzo dobrym poziomie. W Szczecinku za chwilę będzie wyremontowany blok operacyjny za 7 milionów. W Szczecinku mamy nowoczesny tomograf komputerowy 64-rzędowy. W Szczecinku szkoły średnie są na bardzo wysokim poziomie.
A to zrobił przecież starosta, ale nikt nie pyta burmistrza, jeżeli nie wiem, ma jakieś, pokazuje potencjał Szczecinka, mówi tak, przyjeżdżacie do Szczecinka, bo w Szczecinku to jest na bardzo wysokim poziomie. I teraz jak ja słyszę, że to jest B, no to nie zgadzam się z tym absolutnie. Natomiast to, co też ciekawe, no bo jeżeli teraz Krzysztof Lis nie poszedł z tym Prawem i Sprawiedliwością, a poszedł z Koalicją Obywatelską, to się okazuje obrotowy, bo był z PiS-em, a poszedł teraz z Platformą, z Koalicją Obywatelską. No tak, a ze SLD jeszcze chodził. Tak źle i tak źle, to już nie wiem, co jest dobre, a co złe. Ja przede wszystkim patrzę na to, co jest dobre dla mieszkańców powiatu szczecineckiego i dla realizacji zadań, które są przypisane samorządom powiatowym. Samorządy gminne czy miasto mają swoje zadania, powiat ma swoje zadania, my nie wchodzimy sobie w kompetencje, zawsze nie wchodzimy sobie w paradę, to jest dosyć fajnie opisane, natomiast czy możemy coś razem? Oczywiście, że tak. Musi być wola jednego drugiego. Ja panu Jerzemu Hradygresowi wyraziłem deklarację, że chciałbym współpracy, nie chcę drzeć kotów, no ale jeżeli tego nie będzie, tej miłości nie będzie, to nie będziemy się kochać po prostu i będziemy realizować to, co jest zapisane dla jednego i drugiego samorządu. No to nikt nie mówił, że ma być miłość i chemia, ale to no tak porowato, tak od razu? Nie, to wszystko zależy od jednego i drugiego. Oczywiście są pewne obszary, które muszą się zazębiać i czy to nam się będzie podobać, czy nie, to warto jest nad tym się pochylić. Chociażby to, co ja od dawna wspominam, to jest ZIT, czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Mamy na to 80 milionów złotych na miasto, powiat i wszystkie gminy. No i trzeba się dogadać. Czyli trzeba się dogadać po prostu. Tutaj ważnym jest, czy znajdziemy jakiś obszar do porozumienia się z panem burmistrzem Danielem Rakiem, wcześniej burmistrzem, dzisiaj wicestarostą. Mieliśmy różny pogląd na tę sprawę. Zastanawiam się, czy ewentualnie teraz z pozycji, powiedzmy, wicestarosty Daniel Rak nie będzie odpowiedzialny za ZIT i zobaczymy, jak tutaj będziemy mogli negocjować pewne formuły, ale to jest obszar, o którym musimy po prostu rozmawiać. Myślę, że pan burmistrz Jerzy Hardagda zdaje sobie z tego sprawę, bo trzeba przygotować strategię, pewne założenia, aczkolwiek słyszałem, że mówił, no miasto Szczecinek musi więcej z tego uczknąć, tylko że musi być zgoda na to wszystkich partnerów, które są w ZIT-ie. Czasu zostało nam mało. Ważne, żebyśmy spróbowali w 2025 roku z tego sagana wyciągnąć jakieś pieniądze. I to jest obszar do porozumienia. Jest pewna propozycja starosty i wójtów burmistrzów, jest pewna propozycja jeszcze pozostała po burmistrzu Danielu Raku. No i w tej chwili czekamy na jakieś sugestie, rozwiązania, propozycje nowego burmistrza Jerzego Hardy-Douglasa i będziemy ewentualnie próbować w tej sprawie osiągnąć porozumienie. Na pewno je trzeba osiągnąć, żeby jak najszybciej te pieniądze wykorzystać, więc to jest konieczność, która musi się zdarzyć, abyśmy również w tych naszych procesach inwestycyjnych, w montażu finansowym, dołożyli te pieniądze z ZIT-u do wszelkiego rodzaju przedsięwzięć inwestycyjnych. Jak pan o nowy podwładny się sprawuje? Mówię o wicestaroście. Znaczy ja sobie wiele obiecuję po pierwsze po tej koalicji, po drugie po obecności pana Daniela Raka jako wicestarosty, dlatego że jakbyśmy tam patrzyli, Daniel jest osobą, która jest bardzo mocno techniczna, tak? On w wielu sprawach tutaj jako zastępca burmistrza i burmistrz odpowiadał za przedsięwzięcia inwestycyjne, ma taką świetną analitykę dotyczącą tego, co dotyczy przedsięwzięć, zadań inwestycyjnych. Chciałbym i chcę i już takie działania uruchomiłem, żeby odpowiadał za inwestycje, za zamówienia publiczne, miał nadzór nad wydziałami technicznymi, czyli Wydział Geodezji i Kartografii. My realizujemy wiele przedsięwzięć, które być może nie były mu znane do tej pory, ale to jest ewidencja gruntów i budynków, nowe przedsięwzięcia związane z odnowieniem tego wszystkiego, co dotyczy informatyzacji tego obszaru. To jest Wydział Budownictwa i nadzór nad tymi wszystkimi działaniami. To jest Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, więc to jest Powiatowy Zarząd Dróg, na którym na pewno będzie miał nadzór i to są te przedsięwzięcia, które wymagają zarówno remontów, jak w drogach, ale inwestycji. Zastanawiamy się nad tym, zobaczymy, być może wrzucimy inwestycje drogowe w ogóle do Powiatowego Zarządu Dróg, bo dzisiaj one są w starostwie powiatowym. Chcę, aby w sposób szczególny pochylił się też nad tym, co dotyczy nadzoru nad spółką SM w Bornem-Sulinowie, więc to są przedsięwzięcia, które może prowadzić, ma doświadczenie i wiedzę na ten temat i myślę, że za kilka tygodni, może za przed jeszcze wakacjami pokażemy, że jesteśmy już dobrym zespołem, który może wiele w tym obszarze poprzez współpracę realizować.
jeździcie z wicestarostą po powiecie, takie wizyty gospodarskie robicie, nie. Zawiesić oko. I jak wicestarosta? Ja wiem, to, że powinienem zapytać Daniela Raka, jak to on to odbiera. Nie? To nie są takie wizyty gospodarskie, że jedzie tam i tam no karmimy nie? się tym, co jest związane z tym. Chodzi o to też, że takie sobie założyłem działanie, że pan Daniel Rak, będąc burmistrzem, no, często był w obiektach powiatowych, jeżeli w ogóle bywał, ale był tam jako gość czy ktoś inny. Dzisiaj chcę pokazać, jaki jest potencjał, jakie są możliwości, ale też jakie są potrzeby, jakie działania w tym zakresie, ale z pozycji tego, który nadzoruje albo organizuje, albo to z jego kompetencji wynika. Stąd będą takie wizyty we wszystkich jednostkach powiatowych. Pierwsza miała miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Bordem-Sulinowie. Jak to od kuchni wygląda organizacja tego przedsięwzięcia? Wie pan, bo tak naprawdę często nawet mieszkańcy, czy nasi tutaj koledzy, nie zdają sobie sprawy, jak to jest ogromne zadanie przypisane samorządom powiatowym. Budżet Domu Pomocy Społecznej jest 12 milionów. My te pieniądze musimy wyasygnować z dochodów własnych, z różnych opłat, źródeł, dokładamy do działalności bieżącej. Musimy co roku poprawiać infrastrukturę. Społeczeństwo nam się starzeje. My mamy, przecież w tym roku jest tam pani, która mieszka kilka lat i będzie miała 100 lat, będzie obchodzić stulecie swoje. Więc pod to trzeba odpowiednio różnych przedsięwzięć inwestycyjnych i często jest pytanie takie, no dobrze, czy przeznaczyć 1 000 000 zł na drogi, czy też przeznaczyć 1 000 000 zł na remonty łazienek dla osób starszych, na kupowanie nowoczesnych urządzeń do utrzymania tego reżimu sanitarnego, na jeszcze inne przedsięwzięcia. I to są dylematy, to są zadania, które trzeba zrealizować, a często ktoś mówi, a co ten powiat tam robi? Tak? No robi właśnie w obszarze osób starszych ogromnie dużo, w zakresie rodzicielstwa zastępczego. Ja wczoraj miałem spotkanie z 12 rodzinnymi domami dziecka, osoby, które prowadzą. Mamy ponad 200, prawie 240 dzieci w rodzicielstwach zastępczych. To kosztuje nas prawie dziś już 8 milionów. Tak? To trzeba zapewnić, dobrze zorganizować, żeby dzieciaki mogły mieć w tej rodzicielstwie zastępczym trochę takie bliskie działania w zakresie rodziny biologicznej. I z tym trzeba również pana wicestarosta zapoznać, więc to nie są takie wizyty pańskie oko konia tucza, raczej zapoznanie się i z problemami, z potencjałem, z możliwościami i bazą, która jest w zakresie świadczenia tych kompetencji. Kampania wyborcza się skończyła i to było przerzucanie się takimi ostrymi szpadlami, po prostu bezpardonowe. Teraz po tym wszystkim, po układance, te szpadle dalej są, ale służą do okopywania się, nie? Nie jest pan zmęczony tym kopaniem? Ciekawe sformułowanie, znaczy trochę tak. Ja przyznam szczerze, że mnie lubię, rajcuje, mnie daje mi takiego powera to, co jest związane faktycznie z taką działalnością wynikającą z naszych zadań, kompetencji, odpowiedzialności, chęci rozwiązywania problemów i to jest clue, to jest to, co powinno mieć miejsce, no ale w międzyczasie, tak jak pan powiedział, są kampanie wyborcze, tak, ktoś wygrywa, ktoś przegrywa, ktoś zostaje po raz 5., 6., 7, tam powiedzmy do tego, wiemy do kogo pijemy, natomiast tak, ten okres taki wyborczy, on jest niesamowicie eksploatuje człowieka w zakresie też również stresu i wszystkiego innego. Myślę, że kto miał się kopać, to już się wykopał, tak, kto miał się dzisiaj okopać, no to trochę już jest okopany, jeszcze tam jakieś drobne działania takie funkcjonują. Jeżeli chodzi o samorząd powiatowy, to wydaje mi się, że żeśmy zamknęli to wszystko, co jest związane z powołaniem władz statutowych, władz wykonawczych, tu mówię, zarząd powiatu, prezydium rady powiatu, ostatnia sesja było powołanie wszystkich komisji. W miarę żeśmy to w drodze takiego konsensusu i chyba takiej zgody ogólnej przyjęli do wiadomości, że to jest 12 koalicja dosyć silnie to wyglądało. Najbliższa sesja jest 3 kwietnia, już będziemy takie robocze. Przepraszam, 3 czerwca będziemy robocze takie już pierwsze działania podejmować w zakresie zmiany budżetu, zmiany WPI. 24 planowana jest sesja związana z absolutorium i wotum zaufania dla zarządu. A co ciekawe, to będzie dla tego zarządu, nie? A będzie dotyczyć zarządu, który tak naprawdę odpowiadał za realizację roku 2023, więc... A istnieje możliwość, że kiepsko będzie z tym absolutorium?
Nie, no nie sądzę, bo tak sobie zakładam, no jeżeli powiedzmy dzisiaj pan Robert Fabisiak, który nie jest w zarządzie, ale jednocześnie był poprzednim, to nie wyobrażam sobie, żeby głosował przeciw zarządowi, w którym tak naprawdę współtworzył pewne działania, które miały miejsce, więc to może być jakaś tylko procedura do wypełnienia. Natomiast to trzeba tego też pilnować, żeby faktycznie właściwie przedstawić, pokazać jakie faktycznie były przedsięwzięcia, zadania, co można było zrobić, co zrobiono, jakie był montaż finansowy, jakie wydatki, jak z realizacją założeń budżetowych, jak z dochodami, jak z deficytem. No to wszystko jest taką formułą do spełnienia i ufam, że po prostu również te pozytywne rzeczy, mimo już innego składu Rady Powiatu i Zarządu, zostaną zauważone i to wotum zaufania i absolutorium będzie udzielone. Po wyborach każdy pojechał sobie odpoczywać i wrzucał fotki na fejsa, a pan skąd wrzuci fotki na fejsa? Jeszcze w ogóle nie odpoczywałem w ogóle, do tego tak, no 26 zamierzam wziąć tak 2 tygodnie urlopu, na wypoczynek i myślę, że to... I obejrzymy to, fotki. Możemy obejrzeć fotki, no, z Turcji akurat. Nie. No. Tak, akurat do tego, ale to myślę, że tak też po takim dłuższym czasie należy się taki chociażby minimalny wypoczynek, żeby odreagować, naładować akumulatory, odstresować i też również w wolnym czasie sobie zaplanować pewne działania, przedsięwzięcia, które nas czekają i to jest też niesamowicie wyzywające, żeby nie tylko funkcjonować, ale administrować, ale przede wszystkim podejmować wyzwania, które są możliwe do realizacji, a tych pomysłów, rzeczy, spraw jest naprawdę wiele. Starosta szczecinecki Krzysztof Lis, bardzo dziękuję. Kłaniam się Państwu, dziękuję bardzo.